Takich emocji na posiedzeniu Rady Warszawy chyba jeszcze nie było. Takie reakcje wzbudziło pojawienie się prezydent stolicy. To ją opozycja i część mieszkańców obarcza odpowiedzialnością za aferę reprywatyzacyjną. Nie było w Sejmie, będzie zdarzenie. Presja na zmianę w ratuszu jest coraz większa. Elity się skompromitowały i musi po prostu dojść do politycznej rewolucji. Nie pozwólcie sobie wmówić, że za aferę warszawską jest odpowiedzialny jeden bądź dwóch urzędników. Odpowiedzialność spoczywa na Platformie Obywatelskiej. Jednak dokładnie w te tony uderzyła Hanna Gronkiewicz-Waltz, obciążając urzędników. Niestety ci ludzie nie przeze mnie zatrudnieni zawiedli moje i mieszkańców zaufanie. I za to dziś z tego miejsca przepraszam. Sama prezydent Warszawy rezygnować nie zamierza. Dzisiaj moją odpowiedzialnością jest wyjaśnienie sprawy do końca i wyciągnięcie konsekwencji. Wiceszefowa Platformy starała się przekonać, że działała na rzecz poprawy sytuacji. Od lat alarmowałam, żeby była ta ustawa uchwalona. Uważałam, że brak tej ustawy to jest wywieszenie plakatu reklamowego zachęcającego do przekrętów i mówiłam o tym. Sprawę ma zbadać specjalna komisja. Ratusz złożył także szereg doniesień do prokuratury, ale niezależnie od tych działań sprawą już zajął się specjalny zespół śledczych. Jednak śledztwo i ukaranie winnych z pewnością nie rozwiąże problemu reprywatyzacji, zwłaszcza w Warszawie. Konsekwencje dekretu Bieruta o nacjonalizacji prywatnych nieruchomości w stolicy po wojnie to dziś koszt ponad 20 miliardów złotych. Po 1989 roku pojawiło się aż 14 projektów ustaw, które miały rozwiązać problem. Całościową ustawę z 2001 roku zawetował jednak prezydent Aleksander Kwaśniewski. SLD tematu później nie podjął. Platforma przez ostatnich 8 lat też sprawy nie rozwiązała. Dziś, gdy już nie rządzi, zapowiada napisanie nowej ustawy. Jestem ciekawa, czy nie pojawi się jakaś koalicja mętnej wody, którą tę ustawę zablokuje. Jasne, że jest to kwestia wyważenia między zadośćuczynieniem tym, którzy stracili majątki, a możliwościami budżetowymi państwa. Dzisiaj odpowiedzialność za budżet ma PiS, oni rządzą i niech pokażą, że potrafią, drogi PiSie. Rządzenie to nie tylko przecinanie wstęg, to również odpowiedzialność i pomysły na to, jak radzić sobie z problemami. Jednak tak jak jeszcze niedawno koalicja PO-PSL, tak dzisiaj PiS o dużej ustawie nie chce mówić. Politycy partii rządzącej twierdzą, że budżet jest w fatalnym stanie. Możemy nad tym ubolewać, możemy pytać również polityków Platformy Obywatelskiej, dlaczego doprowadzili do tak fatalnego stanu finansów publicznych. No, wielu ekonomistów uważa, że PiS jeszcze bardziej zadłuża Polskę niż Platforma. Nie zgadzam się z takim stanowiskiem. Będzie duża ustawa reprywatyzacyjna czy nie? Panie redaktorze, na razie nie ma żadnego projektu ustawy w Sejmie i wtedy byśmy mogli rozmawiać na ten temat. Nowoczesna chce, by projekt przygotował specjalnie do tego powołany zespół parlamentarny. Tyle, że taki zespół istnieje już od stycznia, powołano go z inicjatywy klubu Kukiz15. Dziś to ugrupowanie głośniej mówi jednak o Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać problem i to w całej Polsce. Mamy sygnały na przykład z Łodzi, tam pojawia się liczba nawet 300 kamienic wyłudzonych. Znane są przykłady z Krakowa, gdzie były przejmowane w sposób bardzo podejrzany kamienice. Znane są przykłady z Poznania. Na razie więc do rozwiązania problemu reprywatyzacji jest daleko. Zdecydowanie bliżej do rozliczeń. Kamil Dziubka, Onet.